Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy w Teatrze Proxima i z nami jest pan Piotr Siekluski, czyli dyrektor Teatru Nowego Proxima w Krakowie. Cześć! Jesteśmy tutaj, żeby obejrzeć teatr, no i mamy najlepszego przewodnika, wiadomo. Więc zaczynamy. Czyli zaczynamy od dołu. Budynek mieści się Krakowska 41, to jest ruch krakowski i skawiński. I jesteśmy w kawiarni literackiej. Kawiarnia literacka, która jest chyba takim jednym z najpiękniejszych miejsc na Krakowskiej. Dlatego, że jak możemy pokazać, wnętrze robił między innymi nasz artysta z nami związany, czyli Łukasz Błażejewski, który jest też naszym takim scenografem, jest scenografem współpracującym z wieloma teatrami w Polsce i jakby to jest troszeczkę takie jego dzieło, on to zaprojektował i Janusz Marchwiński to wykonał. W kawiarni literackiej zaczyna się teatr, dlatego że tutaj ludzie przychodzą do nas i spędzają swój taki pierwszy czas na kawie, czekając na spektakl. Jest to troszeczkę, można tak w cudzysłowie nazwać, takie nasze foyer. Kawiarnia literacka ma fantastyczny asortyment dobrych kaw, herbat, ciast. Z nami jest tutaj na przykład taki Łukasz, który odpowiada za przygotowanie fenomenalnych ciast. I te ciasta już wracają, jak wiecie, od najbliższego piątku, czyli od jutra, bo od jutra wszystkie kawiarnie mogą działać. Teatry mogły ciut wcześniej, czyli jesteśmy od tygodnia. Gramy i zapełniamy. Także tutaj się ludzie spotykają, piją kawę i potem idą na górę do teatru oglądać spektakl. Po spektaklu czytają książki, oczywiście tutaj też można wspaniałe książki kupić. Posegregowane, sztuka, bardzo biografie, wspomnienia, literatura światowa, reportaż i tak dalej, i tak dalej. I tutaj też spędzamy czas po spektaklu, schodzą goście. Jesteśmy chyba jedynym teatrem w Krakowie, który dba o swojego widza, bo zawsze zapraszamy go do tego, że może wziąć udział w spotkaniu takim autorskim po spektaklu. Schodzą aktorzy, schodzi reżyser. No i tutaj już wtedy na stół wjeżdżają trunki, już nie kawa i raczymy się czasami do 5 albo i do 6 rano. Także dlatego mówię, że to jest jedno z ważniejszych miejsc w naszym teatrze. I stąd przejdziemy na górę do teatru. Przejdziemy na górę. Jest jeszcze dół. Na dole otworzyliśmy w ubiegłym roku taką scenę Berlin. Scena Berlin jest na 70 miejsc i to jest taka scena, przepraszam, która ma służyć eksperymentom. Scena, która ma służyć temu, żeby tam grali, wystawiali się młodzi artyści, adepci sztuki czy studenci. I na scenie Berlin, czyli w podziemiach tego teatru, wystawiamy przede wszystkim debiutujących artystów. Tam oczywiście przy scenie Berlin też mamy swój bar, w którym zaczyna się życie, czyli zaczyna się spektakl teatralny i też to życie się kończy. Czasami do 5 i do 6 rano, także jest bogato. Ostatnio na scenie Berlin, jak już teatry mogły wrócić po roku lockdownu, graliśmy, tu musimy się lekko zasapać, graliśmy spektakl z Tomkiem Schinsteinerem, Seks, dragi, apetyt na destrukcję, czyli bardzo intymna biografia Guns N' Roses. Fenomenalny, świetny spektakl Sławomira Chwastowskiego, także na ten spektakl z Tomkiem Schinsteinerem, który również będzie wykładowcą na uczelni, można zobaczyć. I wchodzimy jakby tutaj na górę, jesteśmy na drugim piętrze kamienicy. Niestety trzeba tutaj wejść, bo wjechać windą się nie da i wjeżdżamy do sali teatralnej. Sala teatralna 250 m² z widownią składaną. Tutaj widzimy jeden moduł widowni, tutaj mieścimy od 100 osób do 150 na spektakl, który wyreżyserował u nas Jan Klata, czyli Dług z Bartkiem Bielenią. Widownia jest jakby siedzi wokoło i mieścimy wtedy 150 miejsc. Na górze. Proszę? Układ widowni może być dowolny? Układ może być dowolny. Albo to są praktykable, albo ta widownia, która wyjeżdża i które można zagrać na te trzy wielkie okna z jednej lub z drugiej strony. Także ta możliwość tej sali jest fajna, dlatego że ona jest mobilna. I
I w zasadzie przychodzi reżyser i oczywiście mówi, no to ja chciałbym tak, albo chciałbym zagrać na balkony, albo chciałbym zagrać w takim tradycyjnym pudełkowym układzie. Czyli to zależy od reżysera, jak jest układ, tak? Tak, tak. To zależy od reżysera, różnych reżyserów zapraszamy. Tak jak już powiedziałem, od Janka Klaty, Iwana Kępa robił u nas świetne spektakle. A współpracujemy z samymi fantastycznymi aktorami, między innymi też z Julkiem Chrząstowskim, który tutaj gra rolę Wiedźmina, czyli z naszym prodziekanem. Także na ten spektakl też bardzo serdecznie zapraszam. Julek Chrząstowski fenomenalną rolę przygotował Wiedźmina. I jeszcze oprócz tego piętra mamy oczywiście zaplecze administracyjne, zaplecze biurowe i garderobę, do której tak, możemy zajść. Tak, właśnie garderobę byśmy chciały zobaczyć. To teraz przejdziemy do garderoby. Ja nie wiem, czy ta zadyszka po jakimś przejściu COVID-a, być może. Oby nie. Nie, no my tu wszyscy ozdrowieńcy, ale w świetnej, dobrej kondycji. Tam są oczywiście biura, jest też moje biuro. Idziemy powoli jeszcze piętro wyżej, drugą klatką schodową, która wychodzi na Skawińską. Tak. Z tyłu za mną jest kuchnia. I tu mamy kolejne schody. Też te schody właśnie prowadzą na scenę Berlin. Scena Berlin otwarta jest, nawet jeśli nie gramy spektaklu, staramy się wypełniać repertuar od czwartku do niedzieli, to scena Berlin też jest zawsze otwarta. Można przyjść napić się kawki albo czegoś innego. No i tutaj jesteśmy w tak zwanym królestwie aktorów. Tu są zamknięte pokoje gościnne. Dobra, przejdziemy dalej. Po lewej też są jakieś pokoje gościnne i wejdziemy do garderoby. Takiej jednej wspólnej garderoby, w której charakteryzują się i aktorki, i aktorzy. Możemy się tak obrócić na przykład. Albo tak. O. Jakoś tak. I tutaj w tej garderobie charakteryzujemy aktorów. Mamy o nawet, to jest peruka Wiedźmina, czyli Julka Chrząstowskiego, którą będzie ubierał już pod koniec czerwca, bo pod koniec czerwca Wiedźmina gramy. Także też bardzo serdecznie zapraszam do Teatru Nowego Proxima. No i to jest takie nasze królestwo. Jesteśmy właśnie w rekwizytorni i mamy do Pana pytania. Właśnie. Czego są te? Co to jest? Co to jest? To jest przytulanka. Przytulanka autorstwa Łukasza Błażejewskiego, naszego scenografa, który obecnie prowadzi i fabrykę portretów. Maluje portrety taką swoją technologią, czyli malowania odwrotnego na pleksji, i produkuje różne rzeczy. Produkuje pudle i wyprodukował takie oto wielkie przytulanki. Mówi, że to może być przytulanka. Oczywiście wszyscy mówią, że to jest Jezus. No tak wygląda, ale to jest twarz akurat nie Jezusa, tylko Łukasza, i to jest przytulanka z napisem przytul mnie. Mówił, że to i dobre dla kobiet w ciąży i tak dalej. Poduszki ciążowe dla kobiet. I to może być poduszka ciążowa dla kobiet, także... A z jakiego to spektaklu? To nie jest ze spektaklu, to akurat było na performansie Łukasza i to też można nabyć u niego na łukaszblażejewski.art.pl albo jakoś tak. No, czyli to nie odgrywało roli w żadnym spektaklu. To nie odgrywało roli w żadnym spektaklu. Szukałam tu czegoś, co by nam... I jeszcze... Jakieś ciekawe stroje byśmy chciały zobaczyć. Ciekawe stroje. To jest na przykład, to jest szata z króla Maciusia I. Król Maciuś I, też autorstwa oczywiście Łukasza Błażejewskiego. Bardzo piękny, piękny strój, piękny kostium. Do tego są oczywiście piękne spodenki, bluzka i tak dalej. Proszę bardzo, to jest długi. Czuj się jak królowa. Czuj się jak królowa, ale widać, że to na wyższą osobę zdecydowanie. Troszeczkę. To gra akurat nasz Karol Miękina, nie jest dużo wyższy, ale to tak chodzi, żeby to się tak ciągnęło. Piękna, za nim. Prawda. Kościotrup jest ze spektaklu Było sobie życie, w którym główną rolę szalonego profesora medycyny gra, oczywiście nie kto inny, tylko szalony Tomek Schimscheiner. I też takie z tego samego spektaklu różne emotki, jak rozmawialiśmy z dzieciakami o emocji, czym są emocje, jak wyzwalać emocje, jak tłumić emocje. Także to są różne takie i gniew, i strach, i śmiech.
Cóż tam jeszcze było? To jest chyba śmiech i płacz, gniew. Takie ze spektaklu to oczywiście się ubiera na siebie i jest się taką emocją. Taką jedną wielką, tak. Jedną wielką emocją. I to też ze spektaklu Było sobie życie, zresztą bardzo fajnego i dobrego. To są mundury ze spektaklu m.in. Wysocki, który gramy z Edwardem Lindę Lubaszenko. Od 5 lat, 5 lat ma chyba spektakl. Co tu jeszcze jest tak na szybko? To futro jest piękne. To futro jest z naszego pierwszego chyba spektaklu, który robiliśmy tutaj na inaugurację tej siedziby, czyli Samobójca, w którym też grał m.in. Tomek Schimsheiner i też Edek Lubaszenko i wielu innych wspaniałych naszych krakowskich artystów. A to jest mój mundur z naszego pierwszego, z mojego pierwszego spektaklu, który zrobiłem, czy spektaklu Griga, według opowiadań Antoniego Czechowa 20 lat temu. No właśnie, bo tam i gra, i reżyseruje. On też pachnie jak 20 lat temu. Ja też gram i reżyseruję. Skończyłem wydział aktorski, co prawda, krakowski, ale głównie reżyseruję. To jakby, to jest a takie jak moje... jak to jest łączyć jakby, no bo pan gra w jednym spektaklu i go też reżyseruje. I czy to nie czasami jest tak. Trudne? To jest trudne. To jest trudne, dlatego że rzadko to się zdarza, ale zdarzało się, że rzeczywiście reżyseruję i gram. Ale jeżeli gram, na przykład tak jak w Wiedźminie, którego reżyserowałem, no to gram tam malutką rolę, prawda? Że wchodzę tak na parę minut i tak najczęściej się zdarza. Że to znaczy, że reżyseruję, ale mówię, no dobra, to ja tu wejdę na 2 minuty i zagramy sobie tę scenkę. To tak jak reżyser wchodzi na scenę na chwilę, to można, to się da. Ale reżyserować siebie i w głównej roli i grać, to jest trudne. Bo brakuje pewnie tego trzeciego oka, które widzi jakby całość. Tak, musi być. Musi być to oko zewnętrzne, które widzi i wychwytuje błędy. Bo swoich błędów najczęściej się nie widzi, bo ja jako aktor wychodzę, ja jako aktor coś gram i nie widzę swoich błędów. Widzi je reżyser, po to on jest. A jakie są plusy bycia reżyserem? Są i plusy, i minusy, ale plusy bycia reżyserem, no jest się panem trochę swojego czasu, jest się panem swoich emocji, bo mówi się, że reżyserowi można więcej. Bo sytuacja jest taka, że reżyser może przyjść na próbę, nie wiem, wkurzony, zły, poddenerwowany, radosny, może się chichrać w trakcie próby, a aktorowi tego już nie wypada. No bo aktor musi być skupiony, aktor wchodząc na scenę musi realizować oczywiście zadania reżysera, no i nie może być, nie wiem, złość, radość, gniew, zostawia się przed wejściem do teatru i realizuje się trochę zadania reżysera. Dlatego myślę, że bycie aktorem jest chyba trudniejsze niż bycie reżyserem, bo reżyser może sobie na dużo więcej pozwolić niż aktor.